Dwóch zawodników Wisły Tczew wywalczyło medale na Mistrzostwach Polski Młodzików, jakie odbyły się w minionym tygodniu w Jedwabnem. W zawodach uczestniczyło trzech Wiślaków, podopiecznych trenerów Damiana Jewsieni, Patryka Litkiewicza i Damiana Mielewczyka. Filip Karpiński zdobył srebrny medal w kategorii do 40 kg. Maciej Szwindowski, który jest powołany do kadry narodowej, rywalizował w najliczniej i bardzo mocno obsadzonej kategorii 57 kg. Zdobył brązowy medal. A w awansie do finału przeszkodziła mu kontuzja. Jędrzej Dziadul w kategorii 80 kg zajął piąte miejsce. Najlepszych zawodników Wisły Tczew będzie można zobaczyć w akcji już w sobotę, podczas 26. Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego imienia Józefa Króży. Impreza z udziałem zawodników z całej Polski oraz Czech, Szwecji i Niemiec odbędzie się w hotelu Gościniec nad Wisłą.